Czerwona Księga. XVI-wieczne kroniki miejskie pisane piękną polszczyzną, której chyba nie powstydziłby się Mikołaj Rej. Oprawne w skórę, pożółkłe karty świadczą, że zawsze polskie były Mysłowice, Polakami byli ich mieszkańcy. Mysłowice roku 1969. Niemal 50-tysięczne miasto, bliski sąsiad Katowic, jedno z 13 miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto, w którym przeszłość splotła się ze współczesnością. A jednak błądząc po zabytkowych śródmiejskich uliczkach, można by ulec złudzeniu, że Mysłowice są tym samym co kiedyś, małym, niezbyt ruchliwym miasteczkiem. Zdjęcie do legitymacji można zrobić jak przed wojną w zakładzie Pawła Trochy. Główkę nieco w lewo, pochylić się, uśmiechnąć i chwilę cierpliwości. Od 40 lat fotografuje mistrz Trocha mieszkańców Mysłowic i od tyluż lat prowadzi fotograficzną kronikę miasta. Ściślej mówiąc, od dawna pracuje w zakładzie razem z małżonką, a od czasu, gdy dorośli synowie, także z nimi. Przedwojenne Mysłowice były o połowę mniejsze od dzisiejszych. Za to takich domów i baraków było dwakroć więcej. A oto kronika przemian powojennego ćwierćwiecza w obiektywie Pawła Trochy. Codzienny trud i odświętne uroczystości. Rynek w roku 1937 i obecnie wieczorem i w samo południe. Wreszcie wczorajsza i dzisiejsza panorama miasta. Pójdźmy śladami tych zdjęć z naszą kamerą filmową. Z dachu nowo wzniesionego spółdzielczego wieżowca aktualizujemy miejską panoramę. Koegzystencja przemysłu i budownictwa, tory kolejowe przecinające Śródmieście na dwie części, nowe bloki i jeszcze sporo starej, chaotycznej zabudowy to tylko garść ogólnych spostrzeżeń. Uzupełnijmy ten obraz.